Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować nowość firmy Happet, filtry CornerJet. Są to filtry gąbkowe, narożne, z założenia napędzane powietrzem, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć pod nie turbinę, bądź też zastosować jako prefiltr do filtrów zewnętrznych. Filtry te występują w czterech rozmiarach. Pierwszy rozmiar, jedyneczka. Najmniejszy filtr, komin stały, podłączenie powietrza identyczne jak w przypadku e-jetów. Filtr o rozmiarze 2. Różni się wysokością gąbki w stosunku do jedynki. Konstrukcja identyczna. W przypadku filtra numer 3 oraz numer 4, filtr numer 4 jest w akwarium, które widzicie. Komin jest ruchomy, możemy wyciągnąć go na odpowiadającą nam wysokość, bądź całkiem z niego zrezygnować. Możemy wylot powietrza i wody skierować w dowolną stronę. Podłączenie powietrza odbywa się u nasady filtra poprzez specjalny łącznik. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale gąbka ma również specjalne nacięcie, w które wpasowuje się wężyk od powietrza, dzięki czemu ten filtr idealnie przylega do narożnika akwarium. Konstrukcja bardzo przemyślana. Gąbki też bardzo fajne, gęste. Filtry naprawdę godne polecenia, bo rzeczywiście konstrukcja przemyślana, podłączenie jest, powietrza jest z tyłu, wcięcie w gąbce, ruchome kominy w modelach 3 i 4, naprawdę bardzo fajna rzecz, dzięki czemu rzeczywiście mamy większą kontrolę nad tym powietrzem, które jest podłączone pod filtr, a przez co możemy sterować kierunkiem wypływu strumienia wody. Nie jest już tak jak w jetach, że to powietrze tylko leciało w tafle wody, teraz może wywoływać rzeczywiście konkretny ruch w akwarium. Filtry mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Nie najbardziej zachwycił najmniejszy filtr o rozmiarze 1. Będzie to idealny filtr do zastosowania w akwariach z narybkiem, bądź też w akwariach targliskowych, małych krewetkariach, czy też w małych zbiornikach, gdzie hodujemy bojowniki. Opis dokładnych parametrów filtrów macie link w opisie filmu. Jeszcze tylko powiem jedno. Komin w trójce wyciąga się na maksymalną wysokość 31 cm. W czwórce jest to 35 cm. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki